No i zamykamy. No i jestem na plaży. Piękny piasek nad Bałtykiem. Co prawda, nie do końca. Dosyć ciekawe miejsce, a ludzi coraz więcej. Wiatka na Wigilię bushcraftową, oczywiście w zimie, nie podlega dyskusji, była pełna ludzi. Dzisiaj słonecznie, to wszyscy na zewnątrz. A tutaj mamy specjalne urządzenie do dotleniania się. Tam się naciska, tu wychodzi tlen, wkłada się twarz i oczywiście jest się dużo zdrowszym. Dolina hamakowo-namiotowa. Poranek, 6 rano, a tam już głosy słychać. Przy głównym ognisku prawdopodobnie w ogóle nie spali. A po kawce, w promieniach słoneczka, śniadanko. Ale pamięć ulotna. Słuchajcie, w pierwszej kolejności zaczynamy na sali wykładowej. Tam mamy Rafała z Go Urbex, opowie o swoich pasjach, o tym coś fajnego, co ciekawego widział. Mamy rzutnik przygotowany, a zatem zapraszamy na salę szkoleniową, na prelekcję Rafała z Go Urbex. Żołądki macie troszkę pełne, aczkolwiek zawsze można je zapełnić. Mamy Maćka Sobańskiego. Maćku, gdzieś tu jesteś w pobliżu? Dobra, Maciek jest. Maciek zaraz wam przeprowadzi również prelekcję na temat sosny. Mamy strefę gastro. Strefa gastro będzie zawsze przy ognisku. W tym miejscu będą się odbywały wszystkie prelekcje, które będą dotyczyły jedzenia. A jakie jeszcze? Zapraszam pod biuro zlotu na harmonogram. Co mamy dalej?
Tam zapraszam ludzi, porozmawiajcie, dowiecie się, jak przetrwać w takich warunkach również i przede wszystkim, co macie mieć w głowie. Więc jak kobiety poszły w szaki, to facet ci do Michała. Co jeszcze? Zapraszamy też do degustacji pysznej, pustej wody, która jest za pomocą filtra Greyla zmienia się w totalnie zdatną do picia. Także chodźcie, chodźcie, natomiast o godzinie 12 zaczynamy też konkurs wiatrówkowy, na który zaprasza Tomek. Ale wizyt filmowy to nie jest taki tam ha-ha-ha-ha, to ta oto mała małpa, tak? Była bohaterka na planie filmowej Mój Glas dostał. I znalazł się parę kadrów filmowych o znanych gwiazd. Więc John Batista, jego nóż i to nie jest ha-ha-ha, tylko to jest porządek. Nie znam Johna Batista, ale to na pewno jest jakiś fajny gościu. Mamy 300 zł. Kto dawał 300? Nikoś, ja jest 300, potrzebuję 310 zł. Czy ktoś mi da za ten zestaw? Jak nie, to Jacek będzie chodził w niebieski spod, zielony spod nas. Dasz 6 dych? Daj 6 dych. No i dałeś 60 zł. Dasz 65? Spodnie są warte niż parę stóp na rynku, więc warto... Dasz 65? Nie dasz. 60 po raz pierwszy. Dasz 65? Powiem ci, w tych spodniach będziesz wyglądała jak 1000 dolarów, naprawdę. Więc się, ty nie będziesz wyglądał jak 1000 dolarów, bo za 70 ci nie sprzedam. Ja nie 71! 75 na tym gościu, który imienia nie wypowiem. Jest 80, a ma 80 zł, potrzebuje 75. Kto mi da 85 zł na spodnie? 85 zł mamy tutaj, potrzebujecie. No i to jest rozmowa, którą rozumiem. Ja mi też więcej 100 zł.